12 uczniów w klasie stanowi 50% klasy. Ilu uczniów jest w tej klasie? Co wiemy z treści zadania? Wiemy, że 12 uczniów w tej klasie stanowi 50% całej klasy. Możemy więc zapisać, że w tym przypadku 12 to 50%. Wiesz już, że 50% to inaczej połowa. Skoro 50% to połowa, to co w tym przypadku będzie oznaczało 100%? Jak myślisz? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. 100% w tym przypadku to cała klasa. Mówiąc cała klasa mam na myśli wszystkich uczniów w tej klasie. Skoro 12 uczniów to połowa, to wszystkich uczniów musi być dwa razy więcej. W tym przypadku łatwo policzyć, ile jest wszystkich uczniów w tej klasie, ale my posłużymy się obliczeniami. W tym przypadku liczba 12 to 50% całości. Wiemy, że 100% to całość. W tego typu zadaniach warto zastanowić się, przez jaką liczbę należy pomnożyć 50%, aby otrzymać 100%. W tym przypadku jest to liczba 2. 50% razy 2 to 100%. Po co nam jest to potrzebne? Mnożąc 50% przez 2 otrzymujemy 100%. Wiemy przecież, że 50% to 12%. Co się stanie, gdy pomnożymy liczbę 12 przez 2? Otrzymamy liczbę 24. Jest to liczba dwa razy większa. Wiemy zatem, że 24 uczniów to 100%. Jeśli mi nie wierzysz, to możesz policzyć tych uczniów. Gwarantuję Ci, że skończysz liczenie na liczbie 24. To zadanie można obliczyć jeszcze innym sposobem. Wiemy, że 50% wszystkich uczniów to 12. My chcemy się dowiedzieć, ile jest wszystkich uczniów w tej klasie. Oznaczmy tę niewiadomą znakiem zapytania. Jak możemy zapisać to zdanie za pomocą mnożenia? Skoro 50% wszystkich uczniów to 12, to możemy to zapisać jako 50% razy znak zapytania równa się 12. Zastanówmy się teraz, jaką liczbę należy pomnożyć przez 50%, aby otrzymać liczbę 12. No nie jest to takie oczywiste. Potrafimy jednak zamieniać procenty na liczby. 50% to inaczej 50, setnych, czyli 1 druga. Chcemy się zatem dowiedzieć, przez jaką liczbę należy pomnożyć 1 drugą, aby otrzymać 12. Teraz skorzystamy z tego, że mnożenie i dzielenie to działania odwrotne. Co to oznacza? Jeśli znak zapytania pomnożymy przez 1, 2, to otrzymamy 12. Jeśli liczbę 12 podzielimy przez 1, 2, to otrzymamy znak zapytania. Aby się dowiedzieć, ile jest wszystkich uczniów w tej klasie, wystarczy liczbę 12 podzielić przez 1, 2. Liczbę naturalną dzielimy przez ułamek mnożąc tę liczbę przez jego odwrotność. Odwrotnością ułamka 1, 2 jest ułamek 2 pierwsze, czyli 2. 12 razy 2 to 24. Widzisz, że otrzymaliśmy taką samą liczbę jak tutaj. Do tej klasy chodzi 24 uczniów.